Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. Artykuł 747. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: punkt pierwszy. Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego. Punkt drugi. Obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową. Punkt trzeci. Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu. Punkt czwarty. Obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską. Punkt piąty. Ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Punkt szósty. Ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorcą lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego. Artykuł 748. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane na posiedzeniu niejawnym w wypadkach, o których mowa w artykule 747 punkt 2-6, doręcza się również obowiązanemu. Artykuł 749. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa jest niedopuszczalne. Artykuł 750. Zabezpieczenie nie może obejmować rzeczy, wierzytelności i praw, z których egzekucja jest wyłączona. Artykuł 751, paragraf 1. Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia, gdy obowiązany nie ma innego mienia, które mogłoby zabezpieczyć roszczenia uprawnionego. Istnieje zaś możliwość sprzedaży tych rzeczy niezwłocznie. Paragraf 2. Sprzedaż rzeczy wymienionych w paragrafie 1 powinna nastąpić niezwłocznie według przepisów o sprzedaży w trybie egzekucji z ruchomości. Paragraf 3. Na wniosek obowiązanego sąd rejonowy może po wysłuchaniu uprawnionego polecić komornikowi sprzedaż każdej zajętej ruchomości, wierzytelności lub prawa. Paragraf 4. Cenę uzyskaną ze sprzedaży składa się na rachunek depozytowy sądu na zabezpieczenie roszczeń uprawnionego. Artykuł 752, paragraf 1. Zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór uprawnionemu. Zajęte pieniądze składa się na rachunek depozytowy sądu, a zajęte papiery wartościowe sąd składa w banku. Paragraf 2. Sumę złożoną na rachunek depozytowy sąd umieszcza na wydzielonym, oprocentowanym rachunku bankowym w wysokości oprocentowania udzielonego przez bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że zabezpieczenie może trwać dłużej niż 3 miesiące, na wniosek obowiązanego należy umieścić złożone do depozytu sumy w banku wskazanym przez obowiązanego na rachunku bankowym oprocentowanym jak dla lokat terminowych. Paragraf 3. W sprawach, w których zabezpieczenie może być udzielone z urzędu, orzeczenia, o których mowa w paragrafie 2, sąd wydaje z urzędu. Artykuł 752 z indeksem górnym 1, paragraf 1. W razie udzielenia zabezpieczenia przez zajęcie praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, obowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia zajęcia może zlecić ich sprzedaż. Sumę uzyskaną ze sprzedaży umieszcza się na rachunku depozytowym sądu. Obowiązany może także zlecić, by znajdujące się na rachunku sumy pieniężne zostały wpłacone na rachunek depozytowy sądu. Przepis artykułu 752 stosuje się odpowiednio. Paragraf 2. Przepisu paragrafu 1 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Artykuł 752 z indeksem górnym 2. Paragraf 1. W razie zajęcia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiębiorcy lub właściciela gospodarstwa rolnego sąd na wniosek obowiązanego złożony w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu określa, jakie kwoty można pobrać na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciężarami, a także na bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Paragraf 2.
Udzielając zabezpieczenia, sąd może określić korzystanie z zajętego rachunku bankowego w inny sposób. Paragraf trzeci. Zajęcie rachunku bankowego nie pozbawia obowiązanego prawa do polecenia przekazania zajętych kwot na rachunek depozytowy sądu w celu wpłacenia sumy zabezpieczenia. Przepis artykułu 752 stosuje się odpowiednio. Paragraf czwarty. Przepis paragrafu trzeciego stosuje się odpowiednio, gdy w ramach zabezpieczenia zajęto inne wierzytelności i prawa majątkowe. Artykuł 752 z indeksem górnym 3. Paragraf pierwszy. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiające zakaz zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania tych praw. Wpisu dokonuje się na wniosek uprawnionego. Postanowienie to doręcza się także spółdzielni mieszkaniowej. Paragraf drugi. Spółdzielnia mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną czynnościami umożliwiającymi zbycie prawa, o których mowa w paragrafie pierwszym. Artykuł 752 z indeksem górnym 4. Paragraf pierwszy. Zarząd przymusowy ustanowiony nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego lub nad zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo nad częścią gospodarstwa rolnego wykonuje się według przepisu o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości. Paragraf pierwszy z indeksem górnym 1. Zarządce ustanawia sąd wydający postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Postanowienie o ustanowieniu zarządcy jest jednocześnie podstawą do wprowadzenia go w zarząd bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Zarządca nie może być obowiązany. Paragraf drugi. W toku sprawowania zarządu sąd może za zgodą uprawnionego i obowiązanego zezwolić na wykonywanie zarządu w inny sposób. Paragraf trzeci. Za zgodą obowiązanego sąd postanowi, że dochód uzyskiwany z zarządu przeznaczony będzie na zaspokojenie uprawnionego. Zgoda taka nie jest potrzebna w sprawach wymienionych w artykule 753, artykule 753 z indeksem górnym 1 i artykule 754. Wydając postanowienie o przekazywaniu dochodu na zaspokojenie uprawnionego, sąd określi wysokość kwoty, do której wierzyciel winien być zaspokojony, jeżeli kwota ta nie została określona w postanowieniu o zabezpieczeniu. Paragraf 4. W razie wyrażenia zgody na zaspokojenie uprawnionego z dochodu uzyskanego przez zarząd, przepis artykułu 753 z indeksem górnym 2 stosuje się odpowiednio. Paragraf 5. W sprawach, o których mowa w paragrafach od 2 do 4, orzeka sąd wydający postanowienie o zabezpieczeniu. Artykuł 752 z indeksem górnym 5. Czynności prawne obowiązanego dotyczące majątku objętego zarządem przymusowym podjęte po ustanowieniu zarządu są nieważne. Dla określenia czasu powstania skutków ustanowienia zarządu przepis artykułu 910 stosuje się odpowiednio. Artykuł 752 z indeksem górnym 6, paragraf 1. W razie skierowania egzekucji do składników mienia objętego zarządem przymusowym, dalsze postępowanie prowadzone będzie według przepisów o egzekucji przez zarząd przymusowy. Przepisy artykułu 1064 z indeksem górnym 4 i artykułu 1064 z indeksem górnym 10 stosuje się odpowiednio. Paragraf 2. Jeżeli do przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego objętego zarządem ustanowiono w postępowaniu zabezpieczającym skierowano egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, przepis artykułu 1064 z indeksem górnym 14 stosuje się odpowiednio. Artykuł 753, paragraf 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawy zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Paragraf 2. Wypadka wymieniona w paragrafie pierwszym sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu. Artykuł 753 z indeksem górnym 1. Paragraf 1. Przepis artykułu 753 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia roszczeń o punkt 1. Rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz o zmianę uprawnień objętych treścią dożywocia na dożywotnią rentę. Paragraf 2. Wynagrodzenie za pracę. Paragraf 3. Należności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości albo kary umownej, jak również należności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej przeciwko przedsiębiorcy do wysokości 20 tysięcy zł. Paragraf 4. Należności z tytułu najmu lub dzierżawy, a także należności z tytułu opłat obciążających najemcę lub dzierżawcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego lub użytkowego do wysokości, o której mowa w punkcie 3. Paragraf punkt 5. Naprawienie szkody wynikającej z naruszenia przepisu o ochronie środowiska. Punkt 8. Wynagrodzenie przysługujące twórcy projektu wynalazczego.
Paragraf drugi. W sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym sąd udziela zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Przepisy artykułu 749 nie stosuje się. Paragraf trzeci. W sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym punkt 1 i 2 dla udzielenia zabezpieczenia nie jest wymagane uprawdopodobnienie interesu prawnego. Artykuł 756 z indeksem górnym drugim. W sprawach, o których mowa w artykule 753 i artykule 753 z indeksem górnym 1, jeżeli osoba obowiązana do świadczeń uzna roszczenie, wyrok zasądzający świadczenie w zakresie niezaspokojonym może być wydany na posiedzeniu niejawnym. Artykuł 754. Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenie alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w artykule 141 i artykule 142 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi 3 miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Przepisy artykułu 733 i artykułu 753 z indeksem górnym 2 stosuje się odpowiednio. Artykuł 754 z indeksem górnym 1, paragraf 1. Jeżeli przepis szczególnie stanowi inaczej, albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu. Paragraf 2. W sprawach, w których udzielone zabezpieczenia przy zastosowaniu artykułu 747 punkt 1 lub punkt 6 zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie nie wniósł o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych. Paragraf 3. Na wniosek obowiązanego sąd wyda postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia.